Najstarsze zwyczaje rolnicze podczas żniw. Przed rozpoczęciem żniwa powinno się udłubać ziemię sierpem z tego pola, na którym się żąć ma, i tą ziemią posypać ręce, aby w czasie żniw nie bolały, albo lewą rękę sznurkiem w stawach związać. Aby wiatr w czasie żniwa nie mierzwił garści na polu i nie przewracał snopków, potrzeba sierp posmarować tłuszczem spod szynki oświęconej na Wielkanoc, albo pierwszą i ostatnią garść złożyć na krzyż. Zboże i siano, nakładając na wóz do stodoły, uważać, ażeby z niem żaby nie włożyć, bo w takim razie wóz w drodze obali się. Jeżeli która ze żniwiarek prosi drugą o pożyczenie sierpa, to ta proszącej nie daje go do ręki, aby się w czasie żniw nie okaleczyła, tylko jej rzuca na ziemię. Aby myszy nie robiły szkody w stodole, należy przy zwożeniu snopków z pierwszej fury wziąć jeden snopek, odrzucić go na bok i powiedzieć: to dla was, myszy.